Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry krypto. Dzisiaj mamy drugie już wiadomości na 13 lutego 2020 roku, czyli czwartek. Za chwileczkę przejdziemy do wiadomości. Pamiętajcie tylko o jednym. Jutro są walentynki. I jeżeli was włożyłem właśnie na minę, tylko dlatego, że jedziecie z drugą połówką koło siebie, a wiem, że niektórzy słuchają w aucie tych audycji, no to pamiętajcie, że możecie się spodziewać takich odpowiedzi. Kochanie, przecież my w ogóle walentynek nie obchodzimy. Wiesz, że to jest już przereklamowane święto. Albo dwa, nic mi nie kupuj, pamiętaj. Albo trzy, i tak nic od ciebie nie wezmę. Ale te wszystkie odpowiedzi mają ukryte znaczenie. Dlaczego? Bo jeżeli zapomnicie na 8 marca, czyli na Dzień Kobiet, pamiętajcie, że to jest w niedzielę w tym roku, to już wam tak łatwo nie przejdzie. Chciałem tylko powiedzieć, że niektórzy obchodzą walentynki, także nie generalizujmy, ale na obronę panów, zaraz przechodzimy do krypto, tylko to jest bardzo ważne, w Japonii na przykład, tutaj walentynki zupełnie inaczej się obchodzi. A więc 14 lutego nazywamy Dniem Czekoladek i wbrew pozorom czekoladowych przysmaków nie wręczają jednak mężczyźni kobietom, lecz kobiety mężczyznom. Także święto zakochanych w Japonii ma więc nieco wywrotny charakter. To kobiety wręczają czekoladki mężczyznom, ale wcale nie znaczy to, że pałają do nich uczuciem. Najczęściej czekoladki wręczane są współpracownikom, sąsiadom, kolegom lub innym mężczyznom, wobec których panie mają różnego rodzaju zobowiązania. Także panie mogą kupić czekoladę mężczyznom i powiedzieć: robimy to po japońsku w tym roku. Dajcie znać, jak jakieś inne odpowiedzi usłyszeliście od drugiej połówki. To jestem ciekaw tego. Jeżeli chodzi o CoinPaprikę, przejdźmy tutaj na Bitcoina, 10 146 dolarów. W ostatnich 24 godzinach niestety jesteśmy w korekcie. Minus 1,84. Tutaj widzimy też, że Chiliz świetnie sobie radzi w ostatnich 24 godzinach, bo tutaj pojawiło się partnerstwo z FC Barcelona. 24 godziny prawie 50% w górę Chiliz. Także świetnie sobie tutaj, można powiedzieć, radzi w ostatnich 24 godzinach. Zaraz o tym więcej opowiemy. Przejdźmy najpierw do kolejnych wiadomości. Zanim przejdziemy do newsów, jeszcze jedna mała korekta ze wczoraj. Full respect mnie tutaj poprawił, bo przejęzyczyłem się po prostu, podając ceny całego market capu krypto 300 bilionów. Powinienem powiedzieć 300 miliardów, bo z angielskiego bilion to jest miliard. A wtedy, jeżeli chodzi o akcje Apple, są warte 1,39 tryliona, czyli po polsku biliona. Czyli tak czy tak mamy tutaj o wiele większą wartość akcji Apple. Prawie, zobaczmy, 300 ile razy się mieści w 1,3 biliona, 300 miliardów. No to widzimy, że prawie byśmy mogli tutaj zmieścić 4 razy i jeszcze trochę by nam zostało. Czterokrotnie wyższa cena jest w tym momencie Apple niż cały market cap krypto. Daily HODL i tutaj mamy wiadomość z Coinbase, a więc dowiemy się to, co już chyba wiemy wszyscy, jakie są plusy albo jaka jest przewaga Bitcoina nad złotem. Wiemy, że złoto ma 7 bilionów swojej kapitalizacji. No, Bitcoin troszeczkę niestety mniej i to dużo mniej, ale i tak Coinbase zauważa, że tutaj mamy plusy w stosunku z Bitcoinem do złota. A więc po pierwsze, możemy śledzić transakcje na Ledgerze. Jeżeli chodzi o opłaty, są dużo niższe za przesył międzynarodowy. Transakcje są prywatne, peer-to-peer, więc to też jest na plus, jeżeli chodzi o podzielność. Jest o wiele lepsza niż na złocie. Jeżeli chodzi o portability, czy przenośność, jest o wiele lepsza też. Można w łatwy sposób przetransportować te bitcoiny. No i scarcity, czyli wiemy, że to scarcity się jeszcze bardziej powiększy, czyli niedostępność. Po kolejnym halvingu będziemy mieć z 12,5 na 6,25. Więc my już to znamy od lat, ale może ktoś dzisiaj pierwszy raz słucha, także może się dowiedzieć na temat, gdzie Bitcoin przeważa ze złotem.
Coinbase Pro dodaje dźwignię razy 3, także nie ma tutaj od razu takich wysokich pułapów jak na innych giełdach. Razy 3 niestety tylko na Coinbase Pro, ale zobaczmy na jakich kryptowalutach, czy tutaj dowiemy się, czy nie. Więc czytamy, że Coinbase to jest tylko 3 w porównaniu do Krakena, Huobi, Poloniexa, gdzie tam mamy razy 5, ale to jest nic w porównaniu z BitMEXem, Bybitem, gdzie tam jest nawet razy 100. Oczywiście jeszcze o Binance nie powiedzieli, bo w niektórych przypadkach to jest razy 50, w niektórych razy 75, w niektórych nawet razy 125, dobrze pamiętam. Więc tutaj akurat na Coinbase będzie można zagrać na dźwigni na Bitcoinie. Nie wiem, czy pamiętacie te czasy, ale w 2017 roku Coinbase już oferował dźwignię. Zobaczmy na czym, na Ethereum. Ale wtedy cena spadła z 300 dolarów do 1, albo bardziej 10 centów. I to się niby zdarzyło dzięki tej opcji. Nie wiemy, nie pamiętamy, czy to było na Coinbase wtedy, czy nie, ale z 300 na 10 centów spadło Ethereum po uruchomieniu dźwigni na Coinbase w 2017 roku. Kolejne partnerstwo Ripple z portfelem BRD, czyli ten portfel jest bardzo popularny, bo do tego czasu już tutaj 2 miliony ściągnięć jest przez użytkowników ze 170 krajów, czyli ludzie w takiej liczbie 2 milionów ściągnęło ten portfel i właśnie dodają w tym momencie XRP. Jest to jeden z najstarszych portfeli na Androidzie i iOSie, także będziecie mogli przechowywać już też na tym portfelu, jeżeli sobie ściągniecie oczywiście XRP. Bitomaty Bitcoina w tej firmie rosną jak grzyby po deszczu. Dlaczego? Bo CoinSource, firma z Teksasu, zobaczmy dokładnie ile miała wcześniej tych, zajęło im około 4 lata do 300 maszyn, ale zajęło im mniej niż 2 miesiące, żeby założyć kolejne 300 maszyn. W tym momencie mają 600 bitomatów, bardziej tutaj chodzi o Stany Zjednoczone. Wszystkie nowe maszyny, które już są zainstalowane w Stanach Zjednoczonych, już tutaj mają też tą licencję z Nowego Jorku, gdzie niestety trzeba zrobić KYC na tych maszynach. Razem wszystkich maszyn na całym świecie jest 6780. IRS, odpowiednik polskiego fiskusa w Stanach Zjednoczonych, usunął te kryptowaluty z odpowiedzialności opodatkowania, czyli jeżeli posiadamy te kryptowaluty, nie trzeba się tutaj rozliczać z podatku, a więc mamy gry takie jak Fortnite, Roblox, V-Bucks, zobaczmy jeszcze jakie. Tak, dokładnie te gry, nie musimy się z nich rozliczać, bo są tylko czysto użytkowe i można ich tylko używać w tej grze. Dlaczego? Bo te tokeny najczęściej nie dotykają giełd, na których są fiaty, tylko one są dostępne w grach. Dlatego IRS pod taki właśnie parasol, który chroni przed podatkiem, te kryptowaluty tutaj je dodają. CryptoGlobe i Binance US wypowiada się na temat XRP. To jest przyszłość bankowości, jeżeli chodzi oczywiście o transfery pieniężne. I na przykład tutaj dodaje nawet hashtag XRP The Standard. Widzimy, że Binance US świetnie się wypowiada tutaj na temat XRP. Bardzo ciekawe. Niedługo przetłumaczymy jedną audycję też, która łączy Binance z XRP, ale to są tylko teorie spiskowe, także zobaczymy, czy nie nad wyraz. Ale przejdziemy do tej audycji już niedługo. A tutaj mamy potwierdzenie partnerstwa pomiędzy Barceloną a Chili's. Także widzimy, zdjęcia są tutaj dodane tego projektu. Mamy też oczywiście tutaj stadion, na którym tutaj robią sobie zdjęcia i socios.com. Także będzie tutaj Barcelona dodana na platformę Socios. Bing Crypto na Binance pojawiają się problemy. Jakie? A więc jeżeli chcielibyśmy założyć longa ostatnio, no to po prostu nie mają wystarczająco tethera. Nie wiadomo, co tutaj się wydarzyło, ale Jacob Canfield pisze, gdzieś tutaj jest prywatna korespondencja użytkownika, który próbował wejść w longa na BTC i niestety nie było wystarczająco tethera. I tutaj zauważa Jacob Canfield, że prawdopodobnie USDT loans, czyli możliwość pożyczki, to jeżeli my pożyczamy Binance nasze krypto, jest tutaj niestety na niskim poziomie. Może za dwa dni będzie tutaj o wiele lepiej wyglądało, ale Jacob Canfield mówi o tym, żeby zatrzymać się w jakichś profitach
i wcisnąć stop. Po prostu, bo nie wiadomo, co tu tak naprawdę się wydarzyło. To by się zgadzało, bo od razu Binance wychodzi z 14 już fazą produktu pożyczkowego. Czyli jeżeli damy im BUSD, czyli stablecoina BUSD, dostaniemy 15%, pewnie za, nie pamiętam ile to jest, rok, podzielony przez 2 tygodnie, zależy ile to trwa, i USDT 10%, czyli oni po prostu w tym momencie potrzebują USDT i BUSD, bo widzimy, że na wysokich procentach można to pożyczyć im. Dalej w tym artykule zauważają, że albo Tether tutaj zareaguje i dodrukuje trochę Tethera z jednej strony, bo ta sytuacja ogólnie jest dziwna, im zdaniem się tutaj wydaje, bo dopiero co Tether Treasury wypalił 102 miliony dolarów USDT. I teraz po prostu nie wiemy, dlaczego Binance potrzebuje nagle fundusze. To może po prostu zachwiać chwilowo, pewnie w jakimś krótkim czasie, nie wiemy czy na dłuższy czas nie, ale pierwszy raz słyszę o tym, żeby zabrakło Tethera na longi na Binance Futures. Crypto Briefing z kolei godzinę temu dodał artykuł na temat też Binance i order booka. Pojawił się jakiś błąd, gdzieś tutaj Golden Elohim dodał wideo na Twitterze, gdzie jeżeli chodzi o parę QSP z BTC, na razie order book nie usuwa buy orderów, które zostały już wykonane. To samo też się działo na przykład na Chiliz i BTC. Podobny problem, czyli Chiliz w parze z BTC, jakiś błąd tutaj się wydarzył, gdzie nie są usuwane te buy ordery, które zostały już wykonane. Także jakiś błąd po prostu na Binance. Ok, wróćmy do tej sprawy Dropbitu, czyli ta osoba, która została osądzona w Stanach Zjednoczonych o to, że prała brudne pieniądze. I tutaj mamy wiadomość, że Peter McCormack miał reklamę związaną właśnie z Dropbitem i wypowiada się na ten temat u siebie na Twitterze. Wiemy, że CEO Larry Harmon został właśnie aresztowany w Youngstown, Ohio i jest w federalnym więzieniu. Jakie ma tutaj zarzuty, czyli konspiracja do prania brudnych pieniędzy i operowanie nielicencjonowaną firmą albo podmiotem, który transferuje pieniądze i może nawet dostać do 30 lat więzienia. I tutaj można by spekulować. Z jednej strony, ok, po prostu wybrał zły projekt, który nagle okazał się w tym przypadku projektem, który pierze brudne pieniądze. Dropbit, CEO, ta osoba, co ma Coin Ninja tak samo i dowiadujemy się, że działo się to na operacji Helix, czyli Helix był używany jako mixing service, czyli mikser Bitcoina. Dalej też mamy tutaj wypowiedzi Petera McCormacka. Nie byłoby tutaj w tym nic naprawdę złego. Może po prostu, tak jak mówiłem, wybrał zły podmiot. Tylko jedna informacja tutaj w tej odpowiedzi mi się naprawdę nie spodobała. Dlaczego? Może to jest tylko moja opinia. Ale niektórzy z użytkowników uważają, że po prostu powinieneś się przyznać do błędów, że wybrałeś reklamę, która okazała się skamem i jeżeli ty będziesz teraz mówił o skamach w przyszłości, będzie to na pewno brane pod uwagę. Dwa, to jest ta odpowiedź Petera, która troszeczkę zastanawia. A więc oczywiście nie będę w taki sposób do tego podchodził, nie przyznam się do winy, bo byli naprawdę super sponsorem. Problem jest w tym, że mamy naprawdę nieciekawe prawo. Ty wybrałeś, żeby być po stronie jednej, czyli mam nadzieję, że ty przeprosisz za to, że jesteś po stronie rządów, które wspierasz. Także nie przyzna się do winy Peter McCormack, bo uważa, że po prostu to był świetny sponsor, a że tam się coś nie powiodło, bo prali brudne pieniądze, to nie do końca też jest to jego wina. Chwilę później na Twitterze czytamy też rozmowę pomiędzy innymi osobami, tutaj związanymi bardziej z Bitcoin Cash. Mike and Space mówi, skoro miksowali bitcoiny, to co poszło nie tak? No i okazuje się, że robił to z poziomu strony, która była ogólnie dostępna. I co mi się tutaj też nie spodobało, to Colin Enstad, który ma oficjalny kanał CoinSpice i tam
Ten kanał jest na temat Bitcoin Cash. Jego odpowiedź jest też zastanawiająca, bo jeżeli jego zdaniem coś robimy już nieciekawego, coś szarego, to na pewno nie obnosimy się z tym, bo wtedy rządy mogą bardzo łatwo taką sytuację znaleźć. Czyli chodzi o to, że nie powinniśmy się obnosić z tym, jeżeli chcemy prać brudne pieniądze. Nie wiem, czy ja to źle rozumiem, że po prostu powinniśmy prać brudne pieniądze w takim wypadku. Dajcie znać, może zupełnie inaczej tłumaczycie to, co mówi Colin Enstad. Ja tylko łączę kropki i te kropki często prowadzą w te same miejsca. Crypto Globe dodaje informację o tym, że Binance Futures wydaje VeChain. Tutaj też będziemy mogli zagrać na dźwigni, zobaczmy razy 50. No oczywiście, o ile Tether powróci, ale kolejna kryptowaluta jest tutaj dostępna, VeChain razy 50 na Binance Futures. Being Crypto, tutaj mamy informację o tym, że niestety dalej już nie będzie uczestniczył w wyścigu o fotel prezydenta w Stanach Zjednoczonych Andrew Yang. Po prostu nie ma wystarczająco tutaj poparcia, czyli z demokratycznej partii, która wypowiadała się na plus w stronę Bitcoina i kryptowalut, że prawa, jakie tutaj ewentualnie mógłby wprowadzić, regulacje byłyby pozytywne dla nas wszystkich, więc no, Jack nawet pogratulował, czyli Jack Dorsey z Twittera, że niestety nie udało się, ale to jest autentyczna osoba, która skupiała się nad problemami, które nas dotyczą na całym świecie, także Andrew Yang na pewno nie zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Bing Crypto, tutaj informacja o Wizie. Mamy informację o tym, że cena za transakcję idzie o kolejne 10 centów. Także do tej pory było to w granicach 1,90, jeżeli używaliśmy karty Visa. Teraz ta karta ma nowe opłaty 1,99 dolara. Dlatego już tutaj niektórzy zauważają, że mimo tego, że to jest tylko 10 centów, to jest aż 10 centów dla tych wszystkich osób, podmiotów, które używają takiej metody płatności. I dlatego, jeżeli porównamy to do Bitcoina, to jest zupełnie za duża transakcja, jeżeli chodzi o Wizę, bo w tym momencie mamy około 35 centów za potwierdzenie Bitcoina w 30 minut lub mniej. Jeżeli chcemy troszeczkę dłużej poczekać, do godziny, transakcja może tutaj nawet wynosić 0,05, czyli dokładnie 5 centów, żeby taką transakcję zaakceptować na Bitcoinie. I już ostatnia wiadomość dzisiaj to wiemy, że Canaan jest na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, czyli widzimy, że ostatnio o 80% poszły jej akcje w górę. Jeżeli byśmy sobie tutaj porównali na przykład kopalnie bitcoinów, które widzimy ostatnio tutaj świetnie sobie radzą, bo już kosztuje akcja Canaan 8 dolarów ponad, to pamiętacie, co się dzieje też na giełdzie w momencie, gdy kopalnie złota czy srebra na przykład wzrastają. Wtedy to nam może powiedzieć o niedalekim wzroście też cen złota czy srebra. Tak samo to pewnie będzie działać tutaj w tym przypadku, gdzie na Nasdaq Canaan wzrasta o około 80% już. Pamiętamy, że w połowie grudnia cena akcji kosztowała 5,25, teraz już jest 8 ponad dolarów. To jest taka pozytywna informacja do tego, że inwestorzy szanują kopalnię Bitcoina, a co za tym idzie też bardzo możliwe, że uważają, że cena Bitcoina w przyszłości już niedalekiej będzie jeszcze wzrastać. Dobra, w takim bądź razie mamy to. Zobaczcie, 18 minut udało się. Życzę Wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.